Ewangelia to jest dobra nowina, ponieważ ona jest dobra, to chcemy się nią dzielić. I żeby zmobilizować do tego innych, myślę, że warto pokazywać tą radość, którą daje dzielenie się Ewangelią. Tą przemianę, która przynosi do życia innych ludzi i do naszych własnych żyć. Kiedy spojrzymy wstecz na swoją historię, był kiedyś w naszym życiu ktoś, kto przyszedł i powiedział nam o Jezusie, powiedział o przebaczeniu, o pojednaniu z Bogiem. I dzięki temu jesteśmy w tym punkcie, w którym możemy być. Dzięki temu poznaliśmy tą miłość, łaskę, która pozwala nam żyć w miłości, w wolności dzieci Bożych. I kiedy uświadomimy sobie, jak wiele otrzymaliśmy, to daje nam skrzydeł, zachęca nas do tego, żeby rozmawiać o tym z innymi, żeby dzielić się tym cennym darem z innymi. Także rozmawiając z ludźmi o ewangelizacji, myślę, że warto położyć nacisk na ten aspekt radości, na ten aspekt błogosławieństwa, który płynie z poznania Jezusa. Ja osobiście nie jestem fanką dzielenia się Ewangelią z poczucia winy, z poczucia obowiązku, ale z poczucia wdzięczności. Tak bardzo wiele otrzymaliśmy, więc zachęcajmy ludzi, którzy są wokół nas do tego, żeby dostrzegali ten wielki dar, żeby doceniali ten potencjał, który już mamy w swoich rękach, żeby szukali ludzi, których można tym obdarować. Myślę, że każde działanie wymaga też osobistego podejścia do człowieka i złożenia mu jasnej, klarownej propozycji. Możemy rozmawiać o ewangelizacji bardzo ogólnie, abstrakcyjnie. Wszyscy się zgadzamy, że ona jest ważna, ale potrzebujemy też podjąć konkretne kroki. Potrzebujemy prostych narzędzi, które pomogą nam taką rozmowę rozpocząć w taki naturalny, normalny sposób.